Ale co zrobić z plotkami? Je też trzeba jakoś skontrolować. Jak powiemy przykładowo komuś, że otworzyli nowego Rossmanna gdzieś tam, to przecież należałoby za taki słowny odnośnik również zapłacić. Kiedyś był taki pomysł, żeby wszyscy użytkownicy internetu na świecie płacili MT6 za to, że MT6 ma swoją stronę dostępną w internecie. Nie wiem, czy to był żart czy serio, ale to wygląda na odwrócenie logiki. Zamiast reklamowany płacić za reklamę, teraz chcą zrobić, żeby to reklamujący płacił reklamowanemu. Przez długi czas szerzył się egalitaryzm. Znaczy się, prezesi wielkich korporacji potrafili wbić się w dżinsy i sweterki, jak zwykli ludzie, mieszczaństwo z możnymi czy nawet chłopstwem się potrafiło wymieszać, przynajmniej jak z daleka patrzeć. A teraz ma być tak, że chyba znów wróci jaśnie państwo i będzie trzeba płacić na spojrzenie na jaśnie pana, wspomnienie o jaśnie panu, a nawet. Czemu nie za pomyślenie o jaśnie panu? I sprawa jest zrozumiała, że byle chan nie powinien mieć prawa mówić, co mu tam do durnego łba przyjdzie na temat jaśnie pana. Jak już kmiot ma taką potrzebę uiści stosowną opłatę, to właściwy organ musi skontrolować, czy jego chamski język nie obrazi bynajmniej powagi majestatu.